Poranki pod Olszą. Odcinek 4. Kosmos. Cześć ziemianie! Cześć rodzice i dzieciaki! I robaki! Dzisiaj w kosmos wyruszamy. Ciekawe, kogo tam spotkamy. Nauka masażyka w formie wierszyka. Szalona rakieta. Przypominamy, że masażyk wykonujemy naszymi dłońmi na plecach dziecka. Szalona rakieta pognała w górę. I nasza dłoń to rakieta. Uwaga! Gdy zrobiła w chmurze dziurę i wiercimy palcem dziurę, to poleciał deszcz, deszczyk i grad. Potem grom na ziemię spadł. Gdy to słonko zobaczyło, rysujemy słoneczko, to natychmiast zaświeciło. Masujemy. I świat ciepłem otuliło. I mocno przytulamy. Szalona rakieta pognała w górę. Gdy zrobiła w dziurę w chmurze, to poleciał deszcz i grad. Potem grom na ziemię spadł. Gdy to słonko zobaczyło, to natychmiast zaświeciło i świat ciepłem otuliło. Przygody pana robaczka. Pan robaczek i czerwona planeta. Entliczek, pętliczek. Przygody pana robaczka. Dzień dobry, panie robaczku. Co pan chciałby dzisiaj robić? Polecieć w kosmos? A czy ma pan prawdziwą rakietę? Gotowy do lotu? Thank you.
pomysł na zabawę. Gwieździste niebo i rakieta. Do sensorycznej zabawy w gwieździste niebo potrzebujemy nożyka, dużego pudełka, takiego, żeby dziecko zmieściło się do środka i lampek choinkowych. W jednym z boków pudełka wycinamy dziurki, takie, żeby zmieściły się do nich lampki choinkowe. Do powstałych otworów wkładamy lampki choinkowe. Uwaga, nasze lampki na nagraniu trochę migają. Czas na zabawę. Wspólnie z dzieckiem oglądajcie rozgwieżdżone niebo. Kolejna zabawa jest ćwiczeniem logopedycznym. Ale zanim się pobawimy, musimy stworzyć rakietę, do której potrzebne będą kolorowe kartki, nożyczki, taśma klejąca, plastikowa słomka i klej. Jedną kartkę dzielimy na cztery równe części. Z jednej części powstaje rakieta. Zwijamy kartkę papieru na rurkę i sklejamy. Z drugiej kartki wycinamy cztery takie same trójkąty i półkole. Za pomocą taśmy klejącej trójkąty mocujemy u dołu rakiety. Górę rakiety zaginamy w taki sposób, by nie mogło przez nią przejść powietrze. Dodatkowo możemy ten fragment zakleić taśmą klejącą. Na koniec z półkola formujemy czapeczkę i naklejamy na górę rakiety. Gotowe! Teraz możemy ją wystrzelić. Gotową rakietę nakładamy na rurkę. Dmuchając z jednej strony, wystrzeliwujemy ją. Udanej zabawy! Czas na piosenkę. Księżycowa opowieść. Czasem w nocy, gdy nie pada i na niebie pełno gwiazd, księżyc bajki opowiada i do ciebie mówi tak. Leć rakietą tam wysoko, gdzie nie sięga ludzkie oko. Każda z planet skrywa coś, czeka, by ją odkrył ktoś. Na planecie 2-2-4, gdzie panuje wieczny mrok, ciągle słychać jakieś szmery, chyba tam zamieszkał smok. Leć rakietą tam wysoko, gdzie nie sięga ludzkie oko. Każda z planet skrywa coś, czeka, by ją odkrył ktoś.
się w kropki białe żyje bardzo dziwny stwór. Czuje się tam doskonale mimo wiecznych burz i chmur. Leć rakieto tam wysoko, gdzie nie sięga ludzkie oko. Każda z planet skrywa coś, czeka by ją odkrył ktoś. Na planecie A30 porośnięty miękkim chem, to się w głowie nie pomieści, wszyscy śpią już twardym snem. Leć rakietą tam wysoko, gdzie nie sięga ludzkie oko. Każda z planet skrywa coś, czeka by ją odkrył ktoś. Chociaż jeszcze planet wiele, to na sen już przyszedł czas. Śpijcie, moi przyjaciele, mówi księżyc, pora spać. Niech się śnią sny księżycowe i planety kolorowe. Każda z planet skrywa coś, czeka by ją odkrył ktoś. Każda z planet skrywa coś, czeka by ją odkrył ktoś. To już koniec kosmicznej podróży. Do zobaczenia. Realizacja Natalka Smyk i Ola Małecka.